Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym się zająć yy, materiałem dostępnym na stronie Pana Piotra Skórzyńskiego. To nie stronie, przepraszam, kanale. Pan Piotr yy, jest takim internetowym kaznodzieją youtubeowym, który... Usiłuje przekonywać do swojego wyznania religijnego wiele osób, zohydzając wiele wyznań, które są obecne w Polsce, rozpoczynając od Kościoła katolickiego, przez wszystkie odłamy protestantyzmu oficjalne, także świadków Jehowy i wszystkich innych, stwierdzając jednoznacznie w swoich materiałach, że nie ma w Polsce żadnego uczciwego Kościoła. Jedyny uczciwy Kościół to według pana Piotra organizacja. Która nazywa się proszę Państwa Jewish sure Foundation Baptist Church. Jest to, jest to yy, kościół, yy, jakiś odłam protestantyzmu, yy, który ma swoją siedzibę na Wyspach Brytyjskich. Yy, zaraz do tego wrócimy, ale może skupmy się na materiale pana, pana Piotra, w którym to wychwala on. Yy, Najlepszą jakość Biblii Gdańskiej, że jest to najlepiej przetłumaczone pismo święte w Polsce. Oddajmy panu głos, i będę pozwalał sobie czasem przerywać i komentować. Biblia Gdańska to najlepsze tłumaczenie pisma świętego w języku polskim, ale to, że ja tak powiedziałem, o niczym nie świadczy. Jeżeli ktoś chciałby się sam o tym przekonać, to musi porównać ją z innymi. No i to jest pierwszy błąd pana Piotra. Bezpośrednie porównanie Biblii z innymi Bibliami nie jest wystarczającym dowodem. Z prostej przyczyny. Wiele współczesnych Biblii jest pisanych z innych źródeł niż Biblia gdańska. Dla Biblii gdańskiej w Starym Testamencie jest tekst masorecki, czyli w części, powiedzmy, hebrajsko-aramejskiej, a w części Nowego Testamentu źródłem jest tzw. tekstus receptus. To jest taki XVI-wieczny tekst, którego dokładność dzisiaj budzi powalne wątpliwości. Tak czy inaczej, ta Biblia jest napisana, będziemy to jeszcze później omawiać, jest napisana z, ta, z takich źródeł. Natomiast wszystkie, zdecydowana większość współczesnych Biblii, yy, za źródło ma także ten tekst masorecki, jeśli chodzi o Stary Testamenty. Natomiast jeśli chodzi o źródło Nowego Testamentu, to bardzo często są to już bardzo dojrzałe i nowoczesne teksty Nestlalanda oraz UBS-a, dwóch, dwóch takich jakby instytutów, które, które zajmują się biblistyką. Są to fachowcy, którzy są specjalistami w tej dziedzinie i dokonują analizy tekstów, manuskryptów, które do nich docierają. Tych manuskryptów jest znacznie więcej niż to, czym dysponował Erasmus z Rotterdamu, tworząc swoje dzieło, będące także podstawą tekstów Receptus. I po prostu sięgając do tych źródeł mieli o wiele większy materiał do zbadania, dlatego są te różnice. Ale jeszcze oddajmy głos panu, panu Piotrowi. Polecam zwrócić m.in. uwagę na te fragmenty. Te fragmenty sobie omówimy w poszczególnych filmach. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, każde z tych yy, yy, wersetów yy, szczegółowo i osobno omówić, udowadniając, że pan Piotr mija się z, z prawdą cytując wyrwane z kontekstu wersety i mając świadomość, że są oparte na tekstus receptus, a nie na innych źródłach, z których korzystają inne Biblie. I ośmielam się powiedzieć, lepszych i nowocześniejszych źródłach niż staruteńki tekstus receptus. W Ewangelii Marka, na przykład w Biblii Tysiąclecia, możemy przeczytać coś takiego. Pan Piotr bardzo lubi używać Biblii Tysiąclecia, bo jest to Biblia z wyznania pana Piotra. Kiedyś był katolikiem, ale już zdecydowanie nie jest. I często pokazuje fragmenty jakby Ewangel Biblii Tysiąclecia, ale jakoś nie pokazuje przypisów. Bardzo często jest to takie typowe u niego wycinanie, zauważyłem. Jak jest napisane u proroka Izajasza, oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą, on przygotuje drogę twoją. Dowcip polega na tym, że to nie jest napisane u Izajasza, tylko u Malachiasza. Szanowny Panie Piotrze, to jest, co zależy na jakieś źródło patrzymy, bo jeśli Pan sobie otworzy tekst z receptus, to tam, teraz, teraz posłużymy się, proszę Państwa, online'ową wersją interlinii, o w Lubinicach, Państwu, jeśli posłużymy się tekstem, tekstu z receptus, to oczywiście mamy mowę w tym recepcie o prorokach. Jest i profeta, profeta, prawda? Tutaj ewidentnie są prorocy. Natomiast jeśli użyjemy nowszych tekstów, takich jak Nestalant, to tutaj już jest Izajasza. No niestety, jak W, jak Izajasza. Zresztą możemy też, pokażę Państwu tekst, tekst, żeby nie było, że też wycinam coś. Proszę zobaczyć, to jest pełny tekst. Cała strona. Nestaland wydanie 28, tylko, że to jest polska interlinia. I tu mamy, jak w napisane kod strąga 2268. Widzicie państwo, zgadza się, kod strąga też jest ten sam, kod strąga. I jest mowa o Izajaszu, gdyż tekst krytyczny jako najbardziej jednorodna, spójna, główna e, formuła pokazuje, że w tym miejscu e, jest napisane e, e, o, e, o, o Izajaszu, a nie jakichś prorokach. Ale jeszcze zobaczmy jedną rzecz. Otóż, proszę państwa, jest taka Taka wersja Biblii Gdańskiej, wydana przez wydawnictwo na Straży, bardzo stosunkowo nowa, bo to jest wydanie krakowskie z 2022 roku. Biblia Gdańska w Systemie Stronga. Nowy Testament. Bardzo ciekawa dla ludzi, którzy lubią Biblię Gdańską, też ją zakupiłem. I tutaj charakterystyczną rzeczą jest to, że Wyboldowane są wersety, które są bezpośrednio z Biblii Gdańskiej Natomiast te wyszarzone, bądź braki To są miejsca, które w innych bibliach Opartych na nowszych tekstach krytycznych Zawierają nieco inną treść Zobaczcie Państwo, na przykład w wersecie drugim Jest taka treść, jako napisano w Tu jest odstęp Jest numer 2268 Tożsamy z kodem Strąga z Nestlalanda, widzicie państwo, Izajaszu. Czyli yy, autor tego, tej, tej wersji Biblii stwierdza jednoznacznie, że o ile w Biblii Gdańskiej faktycznie nie ma tutaj mowy o Izajaszu, to już w innym tekście krytycznym, w tym miejscu, jest jak w na Izajasz i jest ten sam kod, więc tutaj ma być Izajasz. I dalej, oto ja posyłam anioła mego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją i, uwaga, przed tobą. Widzicie państwo, y, tutaj też się to zgadza. Przygotuje drogę twą, prawda? Mamy wyraźnie, mamy wyraźnie w tekście y, greckim jeszcze dodatkowo inne słowa po twoją. Prawda? Czyli czyli widzicie państwo, y, to nie jest tak, że tekstus receptus jest najlepszy i jedyny do wszystkiego. Jak państwo się przekonacie w materiałach, które będę jeszcze dla państwa robił i te wersety, które podał Pan Piotr, szybko się zorientujecie, że Pan Piotr przekonuje nas do Biblii Gdańskiej, dlatego, że jest ona spójna z jego wierzeniami. Nie dlatego, że twierdzi, że tekst Receptus jest najlepszy, jeśli chodzi o, o źródło, tylko dlatego, że jest ona spójna z, z wierzeniami tego stowarzyszenia religijnego. Ale już tak, jeśli już przejdziemy na kanwę tego źródła biblijdańskiej, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną śmieszną taką rzecz, na którą chyba nikt nie zwrócił uwagi. Otóż, proszę Państwa, Pan Piotr w swoich materiałach internetowych na bieżąco wyśmiewa się z Kościoła katolickiego, z wszystkich protestanckich odłamów. Zapytany o to, czy w ogóle w Polsce jest jakiś zbór, który, który prowadzi Yy, prawdziwą naukę i umożliwia chrzest, odpowiada wprost, że niestety nie trzeba, trzeba poczekać aż pastor tychże tamtych yy, wyznaniowców z Wielkiej Brytanii przyjedzie i ochrzci w, w Rzece bądź w strumyku yy, nowych nowych, yy, że tak powiem, yy, zwolenników yy, pana Piotra. Nie ma takiej możliwości. Czyli, innymi słowy, nie ma w Polsce prawdziwego wyznania. Żadny, żaden odłam prostantyzmu, nic kompletnie nie jest prawdziwe w Polsce. I po prostu, jeśli chodzi o Biblię, jednak twierdzi, że Biblia Gdańska jest najlepsza. Dlaczego? No, proszę Państwa, Biblia Gdańska jest najlepsza, dlatego, że według pana Piotra, no i, 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 i tak jest, jest to jedyna Biblia przetłumaczona na język polski, gdzie Nowy Testament jest z tekstu Receptus. Wszystkie inne, te jakieś Biblie, nie wiem, brzeskie, jakieś tam bardzo stare, nawet Biblia wujka one są za źródłem Nowego Testamentu mają wulgatę. A wulgata jest wstrętnym łacińskim, katolickim przekładem, więc jest złym źródłem. A generalnie chodzi o to, że ten Sure Foundation Baptist Church zobaczmy, w co oni w ogóle wierzą. Zobaczcie Państwo, tutaj mamy, w co, w co to wyznanie wierzy. I przede wszystkim, to przetłumaczyłem maszynowo teraz szybciutko, wierzymy, że Biblia Króla Jakuba jest Słowem Bożym. Widzicie Państwo, Biblia Króla Jakuba to jest taka yy, Biblia też oparta na tekstu z receptus, i yy, jest to yy, yy, Biblia podobna do Biblii Gdańskiej. Z tym, że yy, oni wierzą, że tylko, że, że, że tylko Biblia Króla Jakuba jest Słowem Bożym. Innymi słowy, wierzenie, że Biblia Gdańska jest Słowem Bożym, jest nieprawdą. Bo y, tutaj, to nie jest pełna lista. Wierzymy we wszystko, co znajduje się w Biblii Króły Jakuba. Nie ma napisane, że w Biblii Gdańskiej, ani w Bibliach opartych na tekstu Receptus. Widzicie państwo. Czyli tutaj już pan y, Piotr musi robić takie atrapy, takie wklejki, tłumacząc tamtym sporowym, że no dobrze, może nie jest to tekstus receptus, powinniście korzystać z KJV, ale no ponieważ nie wszyscy znają angielski, to weźcie sobie chociaż ton, ten przekład ten przykład, yy, yy, biblikdańskiej, bo ona jest na pewno dobra. Proszę Państwa, w ogóle trzeba by wiedzieć, że Biblia Króla Jakuba jest tym dla mieszkańców Wysp Brytyjskich, dla Królestwa całego Wielkiej Brytanii, czym jest na przykład dla porównania monarchia. Jest to ich duma narodowa, ich symbol i, tym, i, i, i tak ważną rzeczą także dla nich jest Biblia Króla Jakuba. Nawet gdybyśmy przeszli na płaszczyznę polskiego katolicyzmu, jak Biblia Tysiąclecia, to tam ona się tyczy bardzo dużą, yy, znaczy ma, ma u nich bardzo dużą wagę jako dzieło literackie, też i jako źródło, yy, jako, jako pismo święte. Ich wspaniała narodowa Biblia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no yy, proszę Państwa, yy, cóż, no ona także jest oparta na tym tekstus receptus. <laughs> I teraz. I dlaczego bardzo mi się chce śmiać, jak Pan Piotr argumentuje, że te wszystkie wyznania, z, których, z którymi on, on tam polemizuje ewentualnie, to to jest wszystko fałszerstwo w Polsce, że w Polsce nie ma nie ma dobrego wyznania. A zapomina zupełnie o tym, że ta Biblia Gdańska została napisana, przetłumaczona przez kogo? Uwaga? przekład Pisma Świętego na język polski dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Bracia czescy to był taki odłam, znaczy oni się wyłonili z ruchu husytów, no i to są i to jest ruch też też protestantyzmu w Polsce i w Czechach. No i proszę Państwa, a kalwiniści, no to już wprost Pan Piotr mówi, że to jacyś kalwiniści. I ci wstrętni rozszerzający szatańskie nauki bracia czescy i kalwiniści napisali dobrze przetłumaczoną polską Biblię. Widzicie państwo ten paradoks? Ci wstrętni protestanci wydali dobrą Biblię w języku polskim. To jest tak, jakbyśmy kazali szatanowi napisać Biblię i jakby nie było innych pisarzy, i uznalibyśmy, że no tak, no generalnie z naukami szatana to my się nie zgadzamy, ale ta szatańska Biblia jest dobra. Rozumiecie Państwo, czy, czy, to, czy to jest normalne, odrzucam odłamy protestanckie wszystkie, ale ich Biblia uznaję jako poprawną. To coś chyba jest niehalo, prawda? Co ciekawe, proszę Państwa. No, tak mówiłem, pan Piotr musiał odrzucić wszystkie Biblii oparte na wulgacie, te takie staro, starodawne. I zbyt wielkiego wyboru nie ma. Ale co jest ciekawe, jest proszę Państwa Biblia Ekumeniczna. To jest takie wydanie wspólne wielu wyznań kościołów katolickiego i protestanckich i prawosławnych w Polsce. Tu Państwu pokażę. Jakie osoby się pod tym też podpisały? Zobaczcie Państwo. na no, które te księgi błogosławią. E, arcybiskup Kądecki, kościół katolicki, rzymskokatolicki, kościół e, autokawaliczny prawosławny. Y, y, dalej. E, kościół ewangelicko augsburski, kościół ewangelicki reformowany, kości, e, kościół ewangelicko-metodystyczny, kościół Polsko-katolicki, Kościół Starokatolicki mariawitów, Kościół Chrześcijan -baptystów, baptystów, Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Chrystusowy WRP. To naprawdę jest znaczna ilość wyznań, które w Polsce też protestanckich, które w Polsce egzystują. I oni korzystają z czego w tym przekładzie, proszę Państwa. Otóż też korzystają z Nestle'a Landa. Nie korzystają w ogóle z tekstu z Receptus. Prawda? Czy nie jest to dziwne, że protestanci powinni sobie, nie wiem, ci z, z, z takiego angielskiego pochodzenia, powinni sobie korzystać y, z Biblii y, opartej na tekstu z Receptus? Zupełnie nie. Zresztą widzicie Państwo, jak sobie otworzymy y, y, ten werset, już Państwu pokażę. Proszę bardzo, to jest ta Biblia ekumeniczna. I co tu mamy? Izajasza. U proroka Izajasza. Nie ma proroków. Czyli źródłem jest ewidentnie yy, tekst Nestlalanda, a nie tekst yy, Receptus. Podobnie też, proszę państwa, Biblia przyszła do mnie właśnie w wersji dla takich nieco prześlepawych. Tutaj jeszcze, jeszcze skanowałem tą malutką wersję Biblia doktora Zaręby. Wydawnictwa na Straży, to także jest Baptysta. I tutaj też pan doktor Zaręba przetłumaczył tym razem poprawnie, tutaj mówię poprawnie w odniesieniu do mojego poprzedniego materiału, kierując się Biblią, znaczy źródłem Nestalandem, słusznie napisał w Księdze Proroka Izajasza, zgodnie ze źródłem, bo źródłem jest Nestaland. Także Baptysta też nie skorzystał z tekstu Receptus. To nie jest tak, że, że tylko w Biblii Tysiąclecia coś jest zmienione, jak przedstawia pan, pan, pan Piotr. Zresztą, tak jak to wcześniej też państwu pokazywałem, zachęcam sobie sprawdzać teksty na tej stronie Oblubienica, gdzie można spokojnie sobie patrzeć na źródła i porównywać, co jest w źródłach. Tekstus Receptus to jest bardzo archaiczne źródło. Korzysta, podczas tworzenia Erasmus z, z Rotterdamu, jak tworzył swoje źródło, ono stanowi też, też dość mocną podstawę do tekstus Receptus, korzystał z bardzo małej ilości manuskryptów. Natomiast współcześni uczeni mają dużo większy dostęp. Zabawnym jest, w dyskusji z panem Piotrem, w jaką się wdałem, mówił, że jakiś niemiecki instytut Alanda w Stuttgarcie jest niewiarygodny. Bardziej wiarygodny jest dziwaczny kościółek jakichś baptystów w Nowej Brytyjskich, którzy się całkowicie odszczepili od oficjalnego ruchu powiedzmy, baptystycznego. No cóż, proszę państwa, można i, tak, można i tak na to patrzeć, ale już kompletnym nieporozumieniem jest opieranie się na protestanckiej Biblii, kiedy się tych protestantów wyśmiewa i wyszydza jako czcicieli szatana i szatańskie nasienie no to wiecie Państwo, no to jest po prostu cyrk. Generalnie bym radził Państwu, którzy, którzy mają y, zły stosunek do, do y, wszelkiej maści oficjalnych ruchów religijnych, typu nie wiem, jakoś dłamy protestanckie, katolickie, a korzystając z Biblii Gdańskiej, zastanówcie się Państwo, czy jesteście sami uczciwi względem siebie, bo korzystacie z Pisma Świętego, które przez te ruchy zostało napisane. To samo tyczy się y, Państwa, którzy mimo wszystko korzystają z Biblii Tysiąclecia, czy innych polskich wydań. Dobrze byłoby korzystać z Biblii, która jest po prostu bezwyznaniowa. W Polsce jest to na przykład przykład. Nowy przykład dynamiczny, który się pojawił niedawno: nowy, nowy Testament, w roku chyba 2021 Ja mam wydanie drugie też w niektórych moich filmach omawiam ten przykład dynamiczny, on jest ponoć ponadwyznaniowy. No bo znowu to, co pokazywałem, Biblia Kumaniczna też będzie B, no bo tam też katole i, i powiedzmy protestanty jakieś oficjalne, zrzeszone to, to tworzyły, więc to pewnie jest fałszywe, przez Szatana napisane. No więc przypominam Państwu, że Biblia Gdańska też jest przez protestantów napisana, czyli przez czcicieli szatana. Szatańskie nasienie nie może zrobić dobrej Biblii po prostu. Trzeba, korzystać, trzeba się uczyć angielskiego i korzystać z Biblii króla Jakuba. Nie ma innego wyjścia. I wtedy jest wszystko cycuś, jest w porządku. Ale w żadnym wypadku korzystanie z Biblii gdańskiej jest niewskazane, bo jest to przekład przez protestantów zrobiony. Generalnie pan, Pio, pan Piotr zachęca do tych Biblii, do Biblii Gdańskiej, z tego powodu, że nie ma praktycznie żadnego dobrego, pełnego przykładu Biblii w Polsce opartej na Textus Receptus. I nie będzie raczej, bo nikt już poważnie tego źródła nie traktuje. Tylko jacyś bardzo konserwatywni, jakieś bardzo konserwatywne grupy. Powiedzmy takie religijne, dążące bardziej w kierunku ruchów mocno-sechciarskich bądź jakichś takich podejrzanych i nie do końca sprawdzanych grup małych, wyznaniowych religijnych. Także cóż, proszę Państwa, yy, no, radziłbym się zastanowić, czy Biblia Bryttańska jest dobrym tłumaczeniem dla yy, czcicieli. Yy, I wyznawców tego samego wyznania, które wyznaje yy, Pan Piotr. Z całą pewnością nie jest yy, ona Biblią wskazaną przez Shur Foundation Baptist i tak dalej, bo oni tam mówią, że jedyną Biblią jest yy, Biblia Króla Jakuba, niegdańska, nie ma tam kropeczki żegdańska. <laughs> Czyli każde inne przykłady są już tylko jakąś lipą, co znajduje się Biblii króla Jakuba. Nie ma kropeczki Żegdańska i wszystkie oparte na tych z tylko króla Jakuba. Jak króla Jakuba to król Jakuba. Jak jest A, to jest A. Jak jest B, to jest B, nie C. Po prostu, to tak jest. Jeżeli, co, jeżeli jest króla Jakuba, to ma być króla Jakuba i koniec. I nie dyskutujemy. I nie ma, że też nowa wersja yy, Biblii Króla Jakuba, bo jest też nowsza wersja. Tak samo jak pan Piotr się wyśmiewa z nowej, współcześnionej wersji Biblii Gdańskiej, tak samo tutaj nie ma mowy o nowej, współcześnionej wersji Biblii Króla Jakuba. Jest tylko zwykła Biblia Króla Jakuba, napisana też gdzieś w XV, czy na wcześniej wieku. też, też, też no, Nawet już nie chcę się otwierać. To też jest bardzo stare, yy, używające bardzo archaicznego słownictwa, wydanie Biblii. Także cóż, proszę państwa, Myślę, że to tyle. Jeśli chodzi o, o, o ten temat, zalinkuję Państwu materiał Pana Piotra. Tak jak obiecywałem, na pewno zajmę się tymi wersetami, pokazując jakby niezbyt uczciwe traktowanie Biblii przez tego Pana i zapraszam do dalszej, do dalszej jakby do dalszego odwiedzania mojego kanału i oglądania moich następnych materiałów. Na temat tego, co pan Piotr Skórzyński ma do powiedzenia i dlaczego są to półprawdy bądź wręcz nawet kłamstwa. Dziękuję Państwu i do widzenia.